Siemaneczko na kanale Do Roboty. Na moim Instagramie pojawiło się kilka zapytań o prace biurowe, dlatego jestem w firmie Melon i jest ze mną Marcin. Witam Cię serdecznie. Cześć. Czym Wasza firma się zajmuje? Tak na dobrą sprawę mamy trzy obszary. Pierwszym obszarem to są nowe technologie, różnego rodzaju rozwiązania w stylu terminali płatniczych, systemów kolejkowych. Drugi obszar jest to outsourcing. Wspieramy na przykład w rekrutacji firmy zewnętrzne. I trzeci obszar, który dziś chciałem Wam przede wszystkim pokazać, to jest obszar call center, czyli również wsparcie, ale już pod kątem kontaktu z klientem. Czyli w dzisiejszym materiale skupimy się najbardziej na tym call center i zdalnym, i tym tutaj w biurze. Zgadza się, bo już od 2 lat również działamy bardzo intensywnie zdalnie. Czyli można pracować w call center w swoim domu. Można. Rozwiniemy dzisiaj ten temat, zobaczymy jak ta praca wygląda, a teraz co? Zapraszamy już na inne pomieszczenia. Dokładnie. Chodźmy. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, gdzie pracują na miejscu ludzie w call center, ale też macie pracowników zdalnych, o których wcześniej wspominaliśmy i jest ich chyba dużo więcej niż tutaj, tak? No, raptem 100 osób pracujących w całej Polsce, więc właśnie jedynym takim plusem pandemii było to, że mogliśmy też zacząć zatrudniać ludzi z całej Polski. Wcześniej przychodzili pracownicy do nas, robiliśmy szkolenie, tak, dostawali swoje miejsce i w taki sposób pracowali, natomiast teraz odbywa się to w taki sposób, że zarówno szkolenie, jaki sprzęt jest przez nas przygotowywany i wysyłany kurierem do danej osoby. Ale to musi być super w ogóle, jeśli chodzi o wygodę takiego pracownika. Wiadomo, że trzeba być bardziej zmobilizowanym niż wstawanie na którąś godzinę, przyjeżdżanie do biura, tutaj odrobienie tego czasu pracy i powrót do domu. Za chwilkę przejdziemy do jednego z pracowników, który tutaj w biurze pracuje na call center. Zobaczymy, czym się zajmuje, co robi, jak wygląda ta rozmowa przykładowa i jakie tematy porusza. To idziemy. Chodźmy. Teraz jest ze mną Borys, który zajmuje się pracą call center, już tak naprawdę, życiowo. Tak. Siedzisz w biurze. Dlaczego w biurze, a nie zdalnie? Tutaj jest właśnie taki komfort, też siedzę przy biurku, jest lepiej, bo w domu to tak ciasno, nie? A tutaj tak jest luz, mam zawsze swoją klawiaturkę tutaj. Okej, czyli są różni ludzie, każdy ma swoje predyspozycje. Jak wcześniej słyszeliście... inaczej, gorzej trochę, też jest hałas, nie? I tak dalej, bo są współlokatorzy. A tutaj po prostu jest tak jakby swój boks i działam indywidualnie. Nie? No właśnie, i czy te boksy, zawsze mnie to interesuje, jak ktoś do mnie z call center dzwoni albo ja gdzieś dzwonię, czy to nie przeszkadza Wam, że wiesz, że koleżanka obok już rozmawia na inny temat? Nie, właśnie nie, te boksy są dosyć takie wysokie, że trochę to zatłumia, nie? Tak jakby przestrzeń i po prostu działam sobie indywidualnie i rzadko słyszymy jak ktoś rozmawia, chyba że na przykład rozmowa jest napięta. Słuchawki są też o tyle dobre, że nawet jeżeli takie tutaj przedstawimy, to już bardzo mało słychać z tej tutaj perspektywy. Także myślę, że na drugim stanowisku to tutaj w ogóle może być nie słychać klienta. Także to jest o tyle spoko. Też mamy opcję wyciszania, jeżeli coś by się takiego działo. Więc czyli, to też jest... Wy jako pracownicy jesteście tutaj w komfortowej sytuacji. Tak, w komfortowej nie słychać, nigdy się nie skarżył żaden klient, żeby słychać było drugą osobę, prawda? Że jest głośno czy coś tego typu. Także no jest okej. Jest okej. I Ty jesteś tutaj ukierunkowany na temat terminali płatniczych. Tak, na temat terminali płatniczych, zgadza się, jako serwis techniczny, bardziej wsparcie ludzi, którzy tutaj dzwonią. Mamy szkolenia, które tutaj nas przygotowują do pracy. Na przykład terminale mamy ustawienia i wiemy, co się tam dzieje, co się kryje pod nimi, co wejść, żeby ten terminal działał, jeżeli tak się da. No bo jeżeli się też nie da, no to oczywiście terminal wtedy tak jakby jest wymieniany. Natomiast jeżeli się nie uda pomóc mi zdalnie, to wtedy ja też tutaj wystawiam poprzez serwis technika do punktu i on wtedy ma informację u siebie w systemie, że musi pojechać dalej i wykonać serwis. Bardzo mnie ciekawi, pewnie moich widzów również, czy jeśli właśnie osoba na call center mówi przepraszam, weryfikuję, proszę chwileczkę poczekać, to czy Wy naprawdę to robicie? Powiem tak, jeżeli jest na przykład kocioł, czasami jest takowy kocioł, że dzwonił, jest dużo klientów. Mamy tam też taką tablicę, która pokazuje jakby ilość połączeń w kolejce. No jeżeli jest dużo osób w kolejce, no to ciężko jest też uzupełnić poprzednie skrypty, które też trzeba wypełnić. Także czasami się to zdarza oczywiście, natomiast jeżeli to są rzadkie momenty, nie? Czasowo ile pracujesz godzin? No jest tutaj taka norma 8 godzin. 8 godzin i przez te 8 godzin jesteś w stanie ile telefonów odebrać? Czasami bywa tak, że nawet 70, 60, przy takich normalnych dniach to jest około 30 połączeń. Także to się człowiek nagada troszeczkę. No jest trochę takie zmęczenie później, nie? Okej, i tutaj się pojawiają te połączenia. Tak, tutaj się pojawiają. Teraz jak rozmawiamy, to co, nie ma tych połączeń, czy jesteś rozłączony? Teraz jestem po prostu aktualnie wyciszony. Okej. Teraz przechodzimy do Mateusza, który jest informatykiem w tej firmie, a w sumie osobą zajmującą się bardziej takimi teleinformatycznymi sprawami. Witam Cię serdecznie. Witam. Wiem, że mogę pracować w tej firmie zdalnie, mogę być pracownikiem call center, no ale co, jestem w swoim pokoiku i potrzebuję sprzęt. Zgadza się. I Ty mi go wysyłasz. Co to jest za sprzęt? Teraz głównie przesyłamy laptopy, bo są łatwiejsze i zarówno do wysyłki, jak i dla pracy dla agenta. Osoba pracująca w call center nie interesuje się wyszukiwaniem osób, do kogo mam dzwonić, z kim mam rozmawiać, tylko mam od Was, powiedzmy, słuchawki, mam od Was laptopa, siedzę sobie na foteliku w domu i po prostu czekam, przez 8 godzin muszę przy tym laptopie być, bo jest połączenie, od razu muszę je odebrać, coś takiego. Znaczy zazwyczaj mamy ustawione, że połączenia są odbierane automatycznie. Aha. Więc agent jakby nie tyle co sam naciska, że chce odebrać, co mu się samo połączenie odbiera, dodatkowo wyświetla mu się cały skrypt rozmowy, ponieważ agent ma informacje nawet jak po kolei ma prowadzić konkretne kroki i potem ten skrypt zamyka w zależności od tego, co klient, jaką ma, czy wyraża chęć na rozmowę, czy nie wyraża chęci na rozmowę, czy jest zainteresowany i potem, jeżeli jest zainteresowany kredytem, to potem już te wnioski lecą jakby dalej do... Jasne, rozumiem. Ale jak przełączymy, powiedzmy, na status, nie wiem, stop, to wtedy połączenia nie są odbierane, ale pieniądze lecą. Tak, znaczy wszystko zależy od tego, w jaki sposób agent jest zatrudniony, bo może być zatrudniony zarówno, jakby tu powiedzieć, na umowę o pracę, w sensie, że tak jak wspomniałeś, czas stop i pieniądze lecą, lub na przykład może dostawać większe benefity z tego, że na przykład więcej kredytów. Na przykład. No to o tym też dzisiaj jeszcze porozmawiamy, od czego są zależne te zarobki, jak praca wygląda. Wspomniałeś też o skryptach, które są, czyli ci pracownicy, z którymi rozmawiamy przez telefon, oni wiedzą, jak te pytania po kolei zadawać. Pojawiają im się na ekranie wszystkie dane danego klienta i w zależności od tego wszystkie te dane klienta wpadają w odpowiednie miejsca i ten agent po prostu widzi, że w zasadzie wystarczy, że po prostu czyta ten skrypt i po prostu reaguje na bieżąco na czyli to klienta. Proszę podać PESEL, nazwisko matki pańskiej i tym podobne, to wszystko ma w komputerze. Okej, ale to nie jest tak właśnie, że te roboty, nie wiem, wypierają tą ludzką rękę, ludzki głos, no bo coraz częściej jak do nas ktoś dzwoni, no to słyszymy, że mimo wszystko niby rozmawiamy z człowiekiem, ale jest to robot. Wiadomo, że roboty mogą jakby wypierać, ale no jak rozmawiamy z żywym człowiekiem, ten człowiek odpowiedni zareaguje na to, co chce od nas klient i chyba klient też czuje się lepiej, że rozmawia z człowiekiem. A nie, chwileczkę, bo nie zrozumiałem. Jest Pani robotem? Proszę Pana, rozmawiam tutaj od rana, to jest mój 163 telefon. Dla mnie głowa pęka, jak oni dzwonią, ale fajnie, że mimo wszystko, że jeszcze są ludzie, którzy pracują, chcą pracować w takiej branży, no bo jak widać, wiesz, 100 osób w jednej firmie, no to jest dużo pracowników. Zainteresowanie jest, wiadomo, praca dla młodych, mogą teraz w tym momencie w zasadzie siedzieć w domu, więc czemu nie? Ty wysyłasz sprzęt, a my idziemy dalej. Ogłoszenie o pracę w tej firmie znalazłem na serwisie OLX w kategorii praca, a teraz jest ze mną Agnieszka, która opowie nam, jak taką pracę już zdobyć i co trzeba wiedzieć, żeby tutaj w call center pracować. Żeby pracować w Melonie nie jest trudno, wystarczy mieć dużo empatii i przede wszystkim lubić rozmawiać z innymi ludźmi. Stricte praca opiera się na rozmowie telefonicznej, w związku z tym trzeba mieć tą świadomość, że po drugiej stronie jest też człowiek i być wrażliwy na jego potrzeby. Mamy zarówno kierowników, jak i trenerów, którzy pokażą od początku, od podstaw, na czym ta praca polega. No właśnie, o to też chciałem spytać, w jakim wieku można zacząć tu pracę, czy są jakieś limity wiekowe, czy właśnie kobiety, mężczyźni, kto się lepiej do tej pracy nadaje? Właśnie fajne jest to, że absolutnie nie ma limitów wiekowych, bo zarówno mamy emerytów, którzy wiadomo, że prawo im dało możliwość pójść na emeryturę, natomiast nadal z nami współpracują. No ale też mamy takich, którzy na przykład za chwilę kończy się im liceum, wiadomo, że już jest troszeczkę mniej nauki po maturze i zaczynają u nas pracować, więc no wiadomo, że taka młodsza osoba lepiej będzie się odnajdywała na przykład w serwisie jakiegoś urządzenia, czy w tej wiedzy, a powiedzmy emeryt może się lepiej odnajdywać, nie wiem, w sprzedaży jakiegoś produktu, czy w jakiejś innej pomocy. Tak, zgadza się. Jak to zazwyczaj w biurze muszą być piłkarzyki, kawka, miejsce takie spotkań i lunchy, ale teraz nie o tym, bo teraz porozmawiamy z Pauliną o pracy zdalnej, czyli kto taką pracę może wykonywać i co najważniejsze, gdzie taką pracę można wykonywać. Czy to mogę, wiesz, być w mieszkaniu u brata, u cioci, na wsi, w szopie, na plaży, nad morzem? Powiem Ci tak, możesz być wszędzie, absolutnie wszędzie, gdzie masz jakikolwiek dobry internet, który pozwoli Ci dzwonić i wszędzie, gdzie jesteś w stanie dochować takiego bezpieczeństwa, tajemnicy na temat tego, co się dzieje w rozmowie. Kiedy pracuję zdalnie, też uwielbiam to, że wszędzie mogę zabrać swojego laptopa, pojechać, pracować w miejscu, które jest super, w którym mam ciszę i spokój i zarabiam nadal pieniądze. Nieźle. To brzmi jak takie, wiesz, taki internetowy bełkot, że wiesz, że pracuj gdzie chcesz, podróżuj, ale to jest naprawdę, no bo po prostu wykonujesz swoją pracę. Wiadomo, że w call center musimy te 8 godzin być, powiedzmy, pod telefonem, więc to już nie jest takie mega podróżowanie, ale z drugiej strony możemy być naprawdę... Nie 8 godzin. Nie? Nie 8 godzin. Słuchajcie, pracując przy komputerze mamy jeszcze to, że jest całkiem sporo przerwy, tak? Bo to jest minimum godzina. To ty tak naprawdę decydujesz o tym, kiedy tą przerwę bierzesz. W związku z tym możesz sobie rozporządzać tym czasem do woli. Ja na przykład, słuchajcie, mieszkam w Łodzi, teraz jesteśmy w Warszawie w naszym biurze. Mieszkam bardzo blisko ulicy Piotrkowskiej, więc w zasadzie pokonuję 400 metrów, kiedy mam ochotę na super kawę w super miejscu. I ją piję i wracam. Przerwa w pracy na kawusie, nie trzeba tej kawusi pić w biurze. To jest też właśnie fajna informacja dla wszystkich, którzy no nie mieszkają w Warszawie, a chcieliby w korporacji, powiedzmy, pracować, prawda? Czyli można pracować nawet na typowej wsi na przykład, gdzie jest internet, ale obok są wszędzie pola, jest pole. I tak, można tam tą pracę wykonywać. To jest super, słuchajcie, że do tej pory jakby ta praca wiązała się z tym, że trzeba było przybyć do jakiegoś dużego miasta, mieć znacznie wyższe koszty utrzymania, trzeba było wynająć mieszkanie i tak dalej. Teraz możemy być wszędzie, możemy być tak naprawdę nawet u znajomych. Jeśli mamy znajomych, którzy mają wolną sypialnię w Gdańsku, a jesteś z Warszawy, to sobie jedziesz do Gdańska i pracujesz sobie u znajomych, tak? I możesz nadal pracujemy w korporacji. Możesz tak naprawdę nie wyprowadzać się kompletnie od rodziców i nadal pracować w korporacji, tak? I czasem przyjechać sobie po prostu do siedziby w Warszawie. To jest naprawdę ekstra. To super. Moi drodzy, teraz, żeby pokazać Wam na żywo, jak wygląda praca zdalna w call center, łączymy się tutaj z pracownikiem, z dziewczyną, która taką pracę wykonuje. Robimy to tak po prostu live, czyli nie wiemy, czy się połączymy, czy się nie połączymy. Widać mnie? Nie, o, teraz widać. Cześć, Monika. Tak. My w ogóle już kręcimy, łączymy się z Tobą na żywo i, znaczy nie, że na żywo się łączymy, kręcimy tutaj program Do Roboty. Witam Cię serdecznie. Pracujesz zdalnie, tak? Tak, pracuję zdalnie. I jak Ci się pracuje? Pracuje mi się super. Pierwsze pytanie, skąd klikasz? Nie, bo tutaj wszyscy w biurze mówią, że zdalnie jest fajnie pracować, bo można mieć dres na sobie. Można mieć dres, można być też w piżamie, jak kto woli. No nie ukrywam, zdarzyło mi się przesiedzieć cały dzień w piżamie, więc naprawdę jest to duży komfort. I tutaj, jeżeli jeszcze właśnie mogę powiedzieć coś na temat pracy zdalnej, czemu mi taka forma tej pracy odpowiada, to powiem szczerze, dla mnie jest to wielkie ułatwienie, gdyż na przykład nie mam własnego samochodu. No i tak, nie tracimy czasu na dojazd do pracy i oczywiście zaoszczędzamy pieniądze, tak? Czy na bilety autobusowe, czy po prostu też jak ktoś ma samochód, no to wiadomo, na benzynę, więc dla mnie to jest duży plus. Czyli oszczędność też, że zarabia się, powiedzmy, tak, podobne pieniądze, a oszczędność, bo nie trzeba dojeżdżać i oszczędność czasu i dojazdu samochodu. Tak, dla mnie to jest na plus. A jak z motywacją w tej pracy? Bo wiadomo, jak musisz iść do biura, no to trzeba wstać, trzeba dojechać, trzeba się tu, powiedzmy, zalogować. A jak z motywacją, kiedy z łóżka możesz w sumie pracować? No to czy nie jest tak, że się rozleniwiasz troszeczkę? Na początku, powiem szczerze, miałam takie obawy, że właśnie będzie brak tej motywacji. Bo ja potrzebuję też takiego, jak pracowałam wcześniej, to po prostu wiadomo, tak, szło się na daną godzinę do pracy, wychodziło się z tej pracy, no wiadomo, trzeba było wcześniej się wstać, ubrać, zjeść jakieś śniadanie i bałam się tego, że po prostu nie będę w stanie sama się zmotywować na tyle, żeby się jakoś do tej pracy zdalnej przygotować. Wydaje mi się, że to jest indywidualne podejście każdej osoby, która zdalnie pracuje. Mi się udało taki plan wypracować. Wstaję sobie po prostu godzinkę wcześniej, wypijam kawę, jem śniadanie. I do roboty. Się, jak powiem, i do roboty. Albo i nie. Ale jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Wydaje mi się, że to jest, nie mogę mówić za wszystkich, jest to do zrobienia i wydaje mi się, że każdy jest w stanie siebie jakoś zmotywować, żeby po prostu pracować i być tutaj jakby gotowym do pracy. Monika, dzięki Ci bardzo. Pracuj sobie dzielnie, dzięki, łącz się tam dalej, rozmawiaj, a my lecimy dalej. Przechodzimy teraz do ostatniego etapu naszego odcinka, czyli to, na co wszyscy widzowie czekają. Porozmawiamy o stawkach w tej pracy i o tym, co można uzyskać pracując jako osoba w call center. Wiemy, że taką robotę można znaleźć na OLX-ie w kategorii praca. Na jakie stawki można liczyć? Jeśli chodzi o stawki, to wszystko zależy od stanowiska, jakie człowiek będzie u nas zajmował. Jeżeli chodzi o stanowisko na call center i sprzedaż produktów, widełki rozpoczynają się od 3100. Natomiast to wszystko można podkręcić sobie przede wszystkim i premią uzależnioną od wyników sprzedaży, od premią uzależnioną od jakości, no ale oczywiście dodatkowo dochodzi do tego premia motywacyjna, którą można jak najbardziej uzyskać. I wiele pracowników mamy takich, którzy tylko i wyłącznie przyszli na chwilę, a już siedzą tutaj kilka lat, kilkanaście i właśnie tym się wyróżniamy od innych call center, bo mamy bardzo dużo pracowników, którzy pracują u nas bardzo długo. Dlatego też wprowadziliśmy taką zasadę, żeby pokazać naszym pracownikom, że szanujemy to i doceniamy. Im dłużej z nami pracują, tym więcej od nas uzyskują. Dlatego posiadamy nagrody jubileuszowe. Co roku dział HR-ów robi rozeznanie i sprawdzamy, którzy pracownicy przepracowali u nas 5 lat, 10 lat i 15 lat. I kasę się dostaje. Oczywiście. No i dobrze. I dyplom i oczywiście odpowiednią wkładkę. No i to jest najważniejsze, więc wkładka finansowa, tak. No bo też wykonuje się pracę po to, żeby zarobić. Agnieszka, ja dziękuję Ci bardzo. Bardzo fajnie o tym wszystkim tutaj opowiedziałaś. Bardzo fajnie, że mogłem się w tej firmie pojawić, bo sporo komentarzy pod poprzednimi odcinkami pojawiało się: pokaż pracę w call center. Zazwyczaj każdemu się to wydaje, że jest, wiesz, 300 stanowisk, każdy tam siedzi i wykonuje telefony, ale jak wiemy, można pracować zdalnie. Macie ponad 100 pracowników, którzy gdzieś w całej Polsce pracują, więc taką pracę można znaleźć na OLX-ie w kategorii praca. Szukajcie, jeśli jesteście młodzi lub niekoniecznie młodzi, bo w wieku starszym też tą pracę można wykonywać. Praca dla każdego. Jeśli chcecie, żebym sprawdził jakieś inne zawody dla młodych, dla starszych, to zostawcie informacje w komentarzu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie kanał Do Roboty. Ja Ci, Agnieszka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniam się wszystkim widzom nisko. Oglądajcie inne filmy, które tutaj się pojawiają. A my co? Bierzemy się dalej do roboty.